Oba zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Trener będzie strzelał. Piłka trafia w gracza z pola. Javier Hernandez. Eriksen. Robi się niebezpiecznie. Za mało miał tam miejsca, żeby uwolnić. Bronić się odkrycia i w efekcie mamy aut. Schmelzer. Kingsley Coman. Javier Hernandez. Shinji Kagawa. Blisko już do bramki. Ładne, prostopadłe podanie. Czy potem strzale będą prowadzić? Tak, gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Werner. Nolito. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. No, świetne wyszokowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Nolito. Przeciwnicy przejmują piłkę. Gio Walcott. Walcott. Dobra pozycja do oddania strzału. A szkoda. Nie udało się opanować piłki. Hernandez. No, udało się przejąć. Shinji Kagawa. Tracą piłkę. Zabaleta. Gio Walcott. Sané. Eriksen. Długo rozgrywać. Uderzenie. Piłka posłana stanowczo za wysoko nad poprzeczką. No, już blisko pole karne. Nieporozumienie i strata piłki. Walcott. No, przejął, ale nie opanował piłki. Werner. Saka. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. Eriksen. Gio Walcott. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Blisko pole karne, może strzelać. Za szybko stracili. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Saka. Oddaje strzał. Nie ma gola. Poza linią końcową i będzie rzut rożny. Fernandez!
No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Berner? Blisko pole karne. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Dobra okazja. No i powstrzymał akcję. Nolito. W ostatniej chwili przejęli. Werner. No, może być groźnie. Strata i przy piłce rywale. Strata, co zrobi przeciwnik? Sané. No, z tego miejsca można strzelać. Lucas Perez! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Jest groźnie, może strzelać. Co ten bramkarz, kurwa. Mamy bramkę, co za emocje. Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Javier Hernandez. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Przejęli piłkę, popatrzmy. Sané. Walcott. 2-0 po pierwszym. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Zaczynamy drugą połowę meczu, a awans do drugiej rundy eliminacji do Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Zobaczymy, czy obie drużyny wyszły z szatni maksymalnie skoncentrowane. Robi się niebezpiecznie. Ma trochę miejsca na strzał. Co ten bramkarz robi? Brawo! Bramkarz, kurwa, stoi. I jeszcze jedna bramka. Powiększają przewagę. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Pomału zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. Han. Lars Bender. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Szaka. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Kingsley Coman. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Może spróbować szczęścia. Świetnie, brawa dla bramkarza. Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Kingsley Coman. Wspaniale przechwycił. Ach, prosto do celu, aby zawsze tak to wyglądało. Gorecka. Dembele. Eriksen. Blisko pole karne, może strzelać. Groźnie, ale zdążyli na czas. Berner. Zespół traci piłkę. Lucas Perez. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ładnie grają. Taka klepka. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Kiery.
jest. Czerwona kartka dla obrońcy. Ta decyzja sędziego może być bardzo bolesna w skutkach. Pole karne. Obrońca przejmuje przytomnie. Szansa! Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmian. Lars Bender. Gidavi. Werner. Już blisko pola karnego. Jest zawod... Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Zasłużona bramka. Wykorzystali przewagę liczebną nad rywalem. Nie zawsze gra w przewadze daje korzyści, ale oni doskonale wiedzieli, jak po nie sięgnąć. Nacho Monreal. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Eriksen. Gabriel. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Kostić. Han. Blisko pole karne. Prawie, ale nie opanował piłki. Świetne. Jest okazja. Tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Osłabienie liczebne przeciwnika na pewno pomogło. Łatwiej im się gra. No, kara dla jednych opłaciła się drugim, przynosząc, jak widać, efekt bramkowy. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Dobra pozycja do oddania strzału. Gio Walcott! Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Cała seria udanych podań. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Sané. Zabaleta. Robi się niebezpiecznie. Piękne podanie. Strzela! Nie ma gola. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Spójrzmy, dośrodkowanie. Gabriel! Schował piłkę bramkarz. Będą mieli rzut rożny. Ostatnie 7 minut regulaminowego czasu gry. Papastopoulos. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Jeszcze 5 minut do końca i tylko jedna bramka przewagi. Jest szansa. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Szaka. Nolito. Blisko pole karne. Może strzelać. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Dembele. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą uderzenie w stronę bramki. No coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. Goretzka!
to jeszcze nie koniec emocji. Ależ napięcie, cóż za dramaturgia. Szczęśliwie uniknął czerwonej kartki za to zagranie, ale wygląda na to, że stracą prowadzenie w meczu. Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Ale są w uderzeniu. Kolejna bramka dająca im remis, a przecież przegrywali wysoko. Po 90 minutach gry mamy remis i... Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No, już blisko pole karne. Oddaje strzał. Co oni to zrobili? No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Uwaga, może być groźnie. Kostić. Już blisko pola karnego. Rodriguez. Eriksen. Dobre podanie. Kingsley Coman. No, udało się przejąć. Gidabi. Blisko pole karne. Szansa na odcięcie prowadzenia. Zatrzymany atak. Kostić. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Han. Blisko już do bramki. Przechwyt, ale nie opanował. Eriksen. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przed nami jeszcze 15 minut dogrywki. Robi się niebezpiecznie. Zabaleta. No, dobry odbiór po stracie piłki. Strata, co zrobi przeciwnik? Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. W tej chwili zostało jeszcze 8 minut do grywki. Werner. Do końca dogrywki mamy jeszcze 7 minut. Dobrze się pokazał. Gidabi! Ale wspaniale! Ja pierdolę. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Komuś ty to podał? No i mamy czarno na białym. Kto ile był przy piłce? Porówno oba zespoły. To jest naprawdę mecz walki. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Eriksen.
No, prawie, ale nie opanował piłki. No, może być groźnie. To może dać prowadzenie. Kwadratem. Drodzy Państwo, już za moment druga runda eliminacji do Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Mecz komentować będą Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Wielkie emocje, widowiskowe zagrania i ogromna stawka. Zapowiada się wspaniały pojedynek. Oba składy mają kim postraszyć, a trenerzy zapowiadali walkę do ostatniego gwizdka. Zobaczymy, ile z tych zapowiedzi znajdzie potwierdzenie na boisku. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają ustawieni w systemie 3-5-2. Co możemy powiedzieć o takim ustawieniu? Taki podział pozycji. Uderza! Strzał został zablokowany. Shinji Kagawa. No, z tego miejsca można strzelać. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Castro! Coś niesamowitego, ale obrona! No, już blisko pole karne. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Odegrał ponownie piłkę. Niesamowicie to obronił. Carlos Bocca. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Dobrześ, oddaje strzał. Ech, niestety, piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Castro. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Aleksandro. El Sharawi. No błąd, strata. Castro. Cuadrado. Blisko już do bramki. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Hernandez. Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Castro! No i tą główką go nie zaskoczyli. Przyjął i odgrywa z powrotem. Blisko pole karne. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Ale to wybronił. Jest okazja. Nie ma innej możliwości. Będzie gol.
Siema mordo, na czym grasz? Na PC-cie. Jest szansa jeszcze na kwalifikacji do ligi weekendowej. Można powiedzieć, że znakowicie wyczuł to. Siema, no w ogóle killer. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Czy to jest strzał na remis? Werner. Shinji Kagawa. Ależ wspaniale. Nie wierzę w to. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Samoa teraz. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ma dobrą okazję do strzału. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. To jest fenomenalne uderzenie. Piłka posłana w samo okienko i bramkarz nie dał rady skutecznie interweniować. Oba zespoły są na bardzo zbliżonym poziomie, ale jedna z drużyn jest dzisiaj wyraźnie aktywniejsza i ta bramka jest tego skutkiem. To prawda, w piłce nożnej nie ma reguły, że kto odda więcej strzałów, ten zdobędzie więcej bramek. Ale w tym przypadku zmasowany ostrzał przyniósł efekt. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Plony. El Salami! Strzał, ale prosto wywala. Lars Bender. Javier Hernandez. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Blisko pole karne, może strzelać. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Hernandez. I proszę, udało się odebrać piłkę, choć nic na to nie wskazywało. Castro. Shinji Kagawa. Przechwyt, ale nie opanował. Rozrzucenie do boku. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Carlos Bocca. Już blisko pola karnego. No, udało się przejąć. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No, dobry odbiór po stracie piłki. Blisko już do bramki. Ma wsparcie. Jak to rozegra? A szkoda. Nie udało się. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Rüdiger! No i wysoko, ponad poprzeczką. Hamzik. Blisko pole karne. Lars Bender. Shinji Kagawa. Teraz Asamoa. Pjanić. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. Jak oceniasz dotychczasowy przebieg tego spotkania? Oba zespoły wiedzą, że w takim turnieju liczy się tylko wygrana, bo przegrany odpada. Na razie jeden zespół jest bliższy przejścia dalej, ale jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Gdzieś tu jeszcze.
Zobaczymy, co ta podwójna zmiana wniesie w grę tej drużyny. Rozpoczynamy drugie 45 minut meczu o awans do trzeciej rundy turnieju eliminacyjnego. No i ciekaw jestem, co mówił im szatni trener i czy od razu zobaczymy jakieś zmiany w taktyce. Werner! Świetnie interweniuje. Rzut rożny. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Pjanić. Dobra pozycja do oddania strzału. Próbował, ale nie udało się. Castro. Gidabi. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Jest groźnie, może strzelać. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. No, z tego miejsca można strzelać. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. W ostatniej chwili przejęli. Castro. Hernandez. Przyjął i odgrywa z powrotem. Castro. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Robi się niebezpiecznie. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Patrzę kartkę. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Fantastycznie bramkarz. Pewnie chwyta piłkę po tym strzale z wolnego. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Bellarabi. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Szkoda, ładnie to wyglądało, ale za krótkie było to podanie. No, może być groźnie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Gidabi. Hernandez! No, było blisko, ale nie ma bramki. Ach, szkoda, strata. Z tego podania może być bramka. Udanie. Werner. Kapitalnie obroni. Świetna interwencja. I będą rozpoczynali rzut rożnego. W ustawieniu obronnym zaszły pewne zmiany. Nie dziwię się trenerowi. Rywale zaczynali sobie zbyt odważnie poczynać. Pjanić. Cuadrado. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Skutecznie naciskany przez przeciwnika nie utrzymał piłki w polu gry. Wspaniale przechwycił. El Sharawi. Teraz Asamoah. Dobre podanie. Dobre przejęcie na skrzydle. Javier Hernandez. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Już blisko pola karnego. Za szybko stracili. Znalazł się na czystej pozycji. Brawo, ładnie piętą. Świetnie się ustawił i przejął piłkę.
Uderzenie. Nieprawdopodobna obrona. Asamoah. Dobra pozycja do oddania strzału. Znakomicie, w tempo. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Dośrodkowanie. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Zdecydował się na strzał. I za chwilę rozpoczną od rzutu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy, w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Robi się niebezpiecznie. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No przejął, ale nie opanował piłki. Wybiega na pozycję. Werner. W ostatniej chwili przejęli. No nie, jest tak daleka, nie można zagrozić. Strzał na wiwat, niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobić. Proszę Państwa, gwizdek sędziego zabrzmiał już dzisiaj po raz ostatni, a to... Lecimy.
Gwizdek sędziego, ruszyli, przed nami 90 minut. Ustawienie drużyny gospodarzy, teraz na Państwa ekranach. Jak widzimy, drużyna wyjdzie na boisko w klasycznym 3-5. Szansa! Niewiele brakowało, ale piłka odbija się od słupka i leci w kierunku band reklamowych. Werner. Blisko pole karne. Kagawa. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Werner. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobrze, biega na wolne pole. Co to było? Ryzykownie, ale udanie. Ma trochę miejsca na strzał. Piękna interwencja. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Skuteczna interwencja bramkarza po tym dośrodkowaniu z narożnika boiska. Morata. No, może być groźnie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Andres Iniesta. Williams. Rodriguez. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. To może być wyrównanie! Świetnie, brawa dla bramkarza. Czekamy na dośrodkowanie różnego. Strzałem. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. No, mogło być groźnie, ale piłka nie dochodzi do adresata. Werner. Schmelzer. Jak na to wejście obrońcy zareaguje sędzia? Dobra pozycja do oddania strzału. Felipe Luis. No, będzie gol. Schował piłkę bramkarz. Strata, co zrobi przeciwnik? Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Shinji Kagawa. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dograł w pole karne. Ach, prawie doszła ta piłka. Świetna interwencja. Andres Iniesta. Już blisko pola karnego. Arbiter podyktował rzut wolny. Żółta. Ależ wspaniale! Ale przyjawa. Rzut rożny. Zobaczmy to jeszcze raz. Bezpośredni strzał z rzutu wolnego, ale przytomne zachowanie bramkarza. No teraz możemy prześledzić, jak znakomicie zachował się bramkarz przy tym rzucie wolnym. Znakomita interwencja. Castro. Blisko pole karne, może strzelać.
Ależ podanie jest okazja! Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Co oni odjebali? Hernandez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest groźnie, może strzelać! No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Zły odbiór podania i strata. Dobre podanie na wolne pole. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Felipe Luis. No, może być groźnie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu za łuk. Już tyle razy. Rakitić. Odzyskali piłkę w środku pola. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Nieudana akcja. Marcel Schmelzer. Lars Bender. No, piłkę odebrał i stracił. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. No, nie mogą się przebić. Javier Hernandez. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Zresztą miałem mieć 5-0, mogło być. Shinji Kagawa. Ciapie. Godin. Iniesta. Morata. Jeden do... 4 strzały, 2 cele. Statystyki są dziwne czasem. Będzie zmiana zawodnika. Dobra pozycja do oddania strzału. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Carrasco! Piękna interwencja. Ładna akcja. Skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I piłka w rękach bramkarza. Iniesta przejmuje piłkę po niedokładnym podaniu rywali. Shinji Kagawa. Javier Hernandez. Castro. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. No, już blisko pole karne. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Shinji Kagawa. Werner. Castro. Javier Hernandez. Felipe Luis. Blisko już do bramki. No brawo, świetne wyjście z wodem. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Castro. Kostić. Javier Hernandez. Blisko pole karne. Może spróbować uderzenia na bramkę i nie udaje się podwyższyć rezultatu. Ciągle jedna bramka różnicy, to może nie wystarczyć. Przed nami końcowe 30 minut. Rakitić.
No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Sergio Busquets. Kostić. Już blisko pola karnego. Przejęli piłkę. Godin. Ralf Fährmann. Sergio Busquets. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. I będziemy mieli wrzut z autu. Posiadali piłki remisowe jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Co na tje? Rodriguez. Mają teraz okazję. Mógł lepiej dośrodkować atak obrońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Schmelzer. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Rodriguez. No, może być groźnie. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Bellarabi. Morata. Zdążył w ostatniej chwili. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Robi się niebezpiecznie. Prawie, ale nie opanował piłki. Didavi. Hernandez. Rodriguez. Ładnie wymieniają podania. Ależ pięknie grają piłką. No, z tego miejsca można strzelać. Dobre przejęcie podania w środku pola. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Didavi. Javier Hernandez. Wszyscy doskonale się... Jest okazja do strzału. Hernandez. Javier Hernandez strzela i gol. Pięknie wykończył akcję Meksykanin. Do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Czasem. Może strzelać. Jeśli strzelą... Nieźle, mamy bramkę kontaktową. Jeszcze jeden gol i wyrównają. Tylko czy teraz rywale nie spróbują odzyskać dwubramkowego prowadzenia? 2-1 to nie jest duża przewaga.
Dobra pozycja do oddania strzału. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Wybiega na pozycję. Carrasco! Gol! Mamy bramkę! Wyrównują w chwili, gdy rywale spoglądali już na zegar stadionowy i odliczali minuty do zejścia do szatni. To jest nagroda za grę do końca i jednocześnie kara za przedwczesne wyczekiwanie końcowego gwizdka. Obudzili się najwyraźniej w tym meczu. Obie drużyny są bardzo zmęczone, no i właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa dogrywki. Wspaniale przechwycił. Blisko pole karne. Rodriguez. No, kto przejmie tę piłkę? Ładnie się zapowiadało, ale się ze... Podniesiona chorągiewka, spalony. Wow. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, już blisko pole karne. Ładna akcja! Szansa! Morata! Świetna obrona! Może następnym razem. Lars Bender. Hernando Torres. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie. Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Piłka śmiesznie podskoczyła. Nawet jej nie trafił. 3 do 2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Dawni. Co? Hernando Torres. Blisko już do bramki. Jest szansa. Hernando Torres! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Gidawi. Przejęli piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Kurczę, Hernando Torres. Sędzia odgwizdał faul, no i jaka jest decyzja? Strzał z rzutu wolnego byłby bardzo dobry, ale zabrakło precyzji. Z takiej odległości nie można mieć pretensji o celność. Szkoda straconej okazji, zabrakło naprawdę niedużo. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Robi się niebezpiecznie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Zmienili strony i oto końcowe 15 minut. Druga połowa dogrywki. Castro. Juanfran. Ryzykownie, ale udanie. Już blisko pola karnego. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Hernandez. Han. Blisko pole karne, może strzelać. Carrasco. Zdążył w ostatniej chwili. Castro. Do końca dogrywki 8 minut.
strata, co zrobi przeciwnik? No, może być groźnie. Pozostało ostatnie 6 minut do gry. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. W ostatniej chwili przejęli. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest okazja. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Nie pozostawiają przeciwnikowi zbyt dużych nadziei na odwrócenie losów meczu. Kolejny gol. Kurwa, wygrywać 2-0 do 88 minuty i przegrać. Z całą pewnością można tak stwierdzić, dobijają przeciwnika tym trafieniem. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna. Ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Sędzia nie przerwał tej akcji. Didavi! Świetnie interweniuje. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Mogło być groźnie po tym rzucie rożnym, ale bramkarz wiedział, co ma robić. 2 minuty.